Ja jebie w pizdu, jebana kurwa mać! Nie no, kurwa. To jest chyba gra przeznaczona dla ciot, kurwa. Jesteś następny. No, wypierdalaj! Okej. Panie kierowniku, mam dla pana listy od fanów. Fanów? Pokwitowanko poproszę. Proszę. Ja już będę leciał, panie kierowniku. Listy same się nie rozniosą. Mardej, kiedy maszyny nie ma, mardej. Maszyny nie ma, mardej. Maszyny nie ma. Co jest do cholery? Wakacje mam, dajcie mi odpocząć. Ach, dobra, to wracam do lolka. Co do... Mardej, kiedy maszyny nie ma? Wypieprzaj mi stąd! Ty, czekaj. To jest to! Ale ma zaczepisty pomysł! To musi się udać! Dobra, zbieramy ekipę! Co? Skąd się to wzięło? No nareszcie, kurde mać! Już myślałem, że zostawię tam na dobre. Puff! Ło! Jak ja dawno nie używałem tego pomieszczenia. Przydałoby się tu kiedyś posprzątać. Okej, włączmy światła. Co jest? Za prąd nie zapłaciłem, czy co? O, dobra. Już są. Co, nie myślę, że tak łatwo jest napisać scenariusz do maszynimy? Pewnie też myślę, że mam w piwnicy Azjatów, którzy piszą za mnie te scenariusze, co? Ale panowie, szybciej proszę z tym scenariuszem, bo się wszyscy zaczynają niecierpliwić. Panie Mardieju, staramy się pisać ten scenariusz tak szybko, jak tylko możemy. Jak szybko się z tym uwiniecie, to dam wam posklejać jakieś najacze czy coś, no, nie wiem. Panowie, szybko, do roboty. Słuchaj stary, jak tam idzie budowa? Wszystko już gotowe? Wiesz, że Azjaci niedługo kończą scenariusz, więc będą potrzebne nowe mapy. Tak, już prawie wszystko gotowe. Ale słuchaj, mam problem z umiejscowieniem tego baru z prostytutkami. One mają być na przodzie, żeby... Znaczy... Nie mam zielonego pojęcia, gdzie umiejscowić pokój sekretarki. Wymyśl coś, ty tutaj jesteś od tworzenia map. A teraz zginiewszy po... Zła kretura... Co? Co za kretyn to pisał? Panowie? Jak idzie dubbing do maszynimy? Prawie gotowe. Słuchaj no, nie wiesz przypadkiem co za kretyn pisał tą część? Bo brzmi jakby pisał jakiś Azjata z niskim budżetem. Co? Pokaż mi to! Co za kret... Poczekaj chwilę. Przepraszam bardzo, kto to pisał? Dobra, nieważne. Jeżeli zaraz tego nie poprawicie, to możecie tylko pomarzyć o sklejaniu nowiutkich najasów. Proszę bardzo, poprawiam scenariusz. A teraz zginiesz, podła kreaturo. No, teraz to ja mogę nagrywać, biorę się za robotę. A jak idzie twój dubbing, podol? A bardzo dobrze. Na szczęście u mnie nie ma takich błędów. A co wy się tak gapicie? Zabierajcie się do nagrywania dubbingu, bo się nie wyrobimy na czas.
Ale panie Mordeju, są tylko dwa mikrofony. Każdy z nas musi czekać na swoją kolej. A, no tak, zapomniałem. Niech pan załatwi więcej mikrofonów. Szybciej się tym zajmiemy. Nie ma hajsu, nie ma mikrofonów. Czekajcie na swoją kolej, ja tymczasem idę sprawdzić co u dublerów. Czy wszystko? O chole! O Boże! Człowieku! Weź coś na siebie ubierz! Nie! A wy się jeszcze do niego gapicie! Nie! Oh my god! Boże, co to jest? Prawie dostałem kraba oczu! Wygląda na to, że praca nad maszynimą idzie wręcz bardzo dobrze. Zajrzyjmy może do hangaru widzów. Pewnie dużo się tam pozmieniało do ostatniego czasu. Wow! Trochę się was nazbierało od ostatniego czasu, kiedy tutaj zaglądałem. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za tak ogromną liczbę widzów.